Chciałbym teraz spytać na nieco większym poziomie konkretu o to samo, co zmienia wojnę i czy czeka nas faktycznie nowa koncepcja energetyczna, pana Piotra Sabata, bo ja z zainteresowaniem obserwuję to, co się dzieje w PKN-Orlen. Od 2014 roku ograniczyliśmy zużycie ropy rosyjskiej w Polsce z 80%, teraz do 30%. A największa dynamika no to był chyba okres marzec lipiec, gdzie z 50 do 30% Orlen zmniejszył tą zależność od rosyjskiej ropy, więc chciałbym, żeby nie tylko pan ogólnie odpowiedział na to, co się dzieje i co się wydarzy, ale też o doświadczeniach spółki, bo no to jest rzecz, która nawet w takim obiegu generalnym wydawała się dość niesamowita do realizacji, a faktycznie jest tak jak pan poseł mówi. Że od 1 stycznia tej ropy rosyjskiej może nie być w Polsce? Szanowni Państwo, odpowiadając na to pytanie, no trzeba powiedzieć sobie wprost, ta sytuacja odwróciła stolik. Można powiedzieć nawet wywróciła w sposób gwałtowny stolik do góry nogami. Można tutaj w tej płaszczyźnie zobaczyć takie trzy główne nurty, które są konsekwencjami tych wydarzeń, do których doszło 24 lutego. Po pierwsze, mamy mocne przyspieszenie, jeżeli chodzi o alternatywne źródła energii, w tym te źródła dotyczące ozy. Z drugiej strony mamy do czynienia z chwilowym renesansem węgla. Bo na to wygląda, że będzie on nam potrzebny przejściowo, później pewnie w ramach. Fabielato raczej, a nie zmiana trendu. Patrząc na to, co mamy za oknami. <laughs> tak, tak, tak. No, to jest oczywiście no, konieczność, która. Tej części świata no, w sposób drastyczny szczególnie dotyka takich problemów. No nie mają pewnie Włosi, Hiszpanie, te kraje, które no zimę przechodzą znacznie łatwiej. Trzeci element to jest ten element, który dotyczy dużych sojuszów gospodarczych w sektorze energetycznym, przede wszystkim. Tych aliansów, które pozwalają nam zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. I tutaj doskonale w ten trzeci nurt. Ale też pierwszy wpisuje się w działalność PKN Orlen, Szanowni Państwo. Przede wszystkim to, co się stało jakiś czas temu, a czego konsekwencje te pozytywne widzimy teraz. Od 2016 roku na dobrą sprawę, to mocne odejście od Ropy rosyjskiej, duża dezertyfikacja dostaw i szczególnie. Ta współpraca, która została nawiązana z Saudi Aramco, ten strategiczny sojusz, który zapewnia nam w tym momencie to bezpieczeństwo, które jest nam niezmiernie potrzebne, w tej perspektywie, o której mówiliśmy. Drodzy Państwo, należy spojrzeć na to z tej perspektywy, czy też przypomnieć sobie dokładnie, co się zadziało. Od razu, jak tylko wybuchła wojna między Rosją a Ukrainą, a precyzując dokładnie, kiedy w sposób zbrodniczy. Rosja napadła Ukrainę, PKN Orlen od razu w sposób no niebudzący wątpliwości, w sposób dalece solidarnościowy zdecydował o tym, by zaprzestać spotowych zakupów ropy rosyjskiej od morza. Oczywiście to się wiązało z pewnymi wyrzeczeniami, to się wiązało z pewnymi zmianami, to się wiązało z dużym elementem przygotowania. I technicznego, i organizacyjnego, ale to się wszystko powiodło. Teraz, oczywiście, będą następowały dalsze kroki ku temu, żeby ten element wyeliminować. Jednym z dalszych kroków, czy z tych elementów, które PKN Nordland podejmuje ku temu, żeby z perspektywy tego narodowego czempiona ograniczyć jakiekolwiek niedogodności związane z energetyką, z dostępnością energetyki, to można powiedzieć, że bardzo poszliśmy w dwie gałęzie. Pierwsza gałęź oczywiście OZE. Drugie tematy, które mocno kultywujemy, to są te tematy wodorowe. Rozwój w tym zakresie. Można tutaj sobie z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać, że w najbliższej perspektywie, no, biorąc pod uwagę nie tylko to, co jest wpisane w strategię PKN Orlen, ale również biorąc pod uwagę to, co wynika z wszelkich i zaleceń, i, 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 i jakby obowiązków nakładanych przez Unię Europejską, my cały czas zmierzamy w kierunku też tego zielonego Orlenu. To jest bardzo ważna sprawa, to jest bardzo ważne. Wojna zakres. nic nie zmienia w tym zakresie. Czy, czy, jeszcze, czy wojna nic nie zmienia w tym wojna, zakresie? Wojna w tym zakresie nic nie zmienia, nawet można powiedzieć, że pewne procesy akceleruje dodatkowo, dlatego że no, siłą rzeczy, jeżeli, jeżeli mamy patrzeć na, na pewne elementy, które no, w pewnej perspektywy czasowej być może będą zrealizowane jako pewne wrogie działanie Federacji Rosyjskiej. Na przykład te tematy, które dotyczą teraz zapowiedzi wstrzymania dostaw gazu. No My musimy być gotowi szybciej niż później. To, to, to jest coś oczywistego. To jest coś, co wymaga tej dynamiki zwiększenia w sposób znaczący, ale coś, co oczywiście dla naszego narodowego czepiona, jakim jest PKN Orlem, stanowi zadanie, które zostanie zrealizowane.